co w tym tygodniu? No, zapraszam do oglądania. Witam w czwartek, czwarteczek. Jesteśmy już w drodze, zrobiliśmy jakieś, nie wiem ile, 7 km, nie no, z 10. Gdzie jedziemy? No tam, gdzie zawsze jedziemy w czwartek. Teoretycznie miał być piątek, ale dogadałem się na czwartek. Łagodnie. Mają mnie też dzisiaj rozładować. Dzisiaj podobno jedna paletka, zobaczymy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Do celu mamy przez BP Mazury 112 km. 14-17 na miejscu. Dzisiaj lejemy się Ultimate'em w cenie podstawowego paliwa. Ciekawe, ciekawe po ile będzie. Wczoraj u nas na Mysłowie na pieprzyku tankowałem, znaczy dolewałem się, już wam mówię, za 7,33 bodajże. No, tak sądzę, że tu będzie 7,50, tak mi się wydaje. Dobra, to kręcimy kołami naszym kabrioletem. Nic się nie zmieniło. Znaczy mam wrażenie, że luz na kierownicy coraz większy. Będę się tym musiał chyba pilnie zająć. Że tak powiem, tych pilnych spraw w tym samochodzie coraz więcej się robi. Jesteśmy po BP Mazury, potankowane 7,34 za litr Ultimate'a, bo dzisiaj w cenie standardowego paliwa. Jest teraz godzina 13:43, do celu 46 km, będziemy za 45 minut, teoretycznie. Dwa hot dogi za 11 zł, no i oczywiście diabeł, nie? Razem 21 zł razem. Tak. Tak to teraz wygląda. Co powiem? Na drogach takich zwykłych jak ta, czy na tych krajówkach dwucyfrowych, jestem w stanie na tą chwilę utrzymać tempo z nawigacji, czyli trzask mi nie ucieka. 14:28, myślę, że będziemy na 14:30 na miejscu, o ile nie złapiemy jakiegoś większego korka, że po prostu w korku stracimy czas. No to taki plus, że tak powiem, ściągnięcia plandeki ze stelażem, nie? Rozglądałem się tam z jakimiś ładunkami, no coś by trafił, nawet tam pisałem o jakiegoś tam kłada transport, bo to takie rzeczy na odkrytej papacem mogą jeździć, nie? Myślę, że tragedii nie będzie. Może będzie mniej tego jeżdżenia, no ale coś będziemy jeździć. Dobra, wiosłujemy tą stronę Bortu Wielkopolskiego. Mam tam dzwonić 10 minut przed przyjazdem, to już przygotują wszystko, żeby akcja szybko poszła sprawnie. 14:27, wjeżdżamy właśnie do Borka Wielkopolskiego, czyli tak jak mówiłem, nie spiesząc się za bardzo, nie cisnąc, jestem w stanie utrzymać czas przejazdu. No, uciekło 32, 4 minuty mi uciekło, zawsze mi uciekało po 14 minut. Powtórzę się znowu, mam nadzieję na szybki i sprawny załadunek. Już dzwoniłem, że będę za 5 minut. I co, odzywam się po załadunku. No, dzisiaj mamy rekord. 14:35. My już załadowani. Do domu 122 km. 16:33 będziemy. Powinniśmy tak być.
dzwonię teraz do firmy, czy nas zrzucą, czy nas nie zrzucą dzisiaj. Czym to zapomniał o światełach. Ale zobaczymy. Przydałoby mi się dzisiaj auto puste, bo być może jeszcze gdzieś dzisiaj skoczę coś tam załadować. Ale to się jeszcze wszystko wyjaśni. A tą drogę nie wiem czemu sobie uzdrowałem, że to taka jednokierunkowa. A to jest dwukierunkowa. Szybko my poszli. Jak burza. Dobra, opuszczamy Borek Wielkopolski. To co, odzywam się pod Namysłowem, nie? 15.09. Dodzwoniłem się tam do firmy. No niestety nie rozładują nas dzisiaj. Do 15.30 tam ktoś będzie i jeszcze nie ma uprawnienia na wózki. Czyli paleta zostaje u nas. Musimy gdzieś tam, że tak powiem, schować ją. No to na firmie zostawię samochód, a ja chyba nie ma wyjścia. Albo na piechotę, albo rowerem. Tak to wygląda. Wszystko widzę w lusterku. Szyba trochę brudna, bo go jeszcze nie myłem, odkąd ściągłem plandekę. No pokażę wam tą paletkę, coś tam jeszcze wam opowiem. Stanę na tym parkingu tam, gdzie ostatnio rozprostuję nogi. Do firmy 95 km staliśmy na torach. 16.43 będziemy na miejscu. Stanąłem rozprostować nogi trochę. Tak wygląda ta paletka. Znowu serce. Dlaczego nie przypinam jej? Może być takie pytanie, dlaczego jej nie przypinam? No nie przypinam, bo nie ma do czego, nie? Jak widzicie, nie ma nigdzie haków. Tu coś jest z tej strony i z tamtej, ale to jest chyba raczej do otwierania burty na łańcuchach. Coś będę musiał z tym zrobić, bo teraz zacząłem dużo wozić tych skuterów, motorów, quadów. Naprawdę tego trochę teraz jest i myślę, że będę coś robił, jakieś boksy do zapinania tych motorów. Co na dzisiaj? Dowiedziałem się po telefonie, że nie rozładują nas dzisiaj. To już wam chyba mówiłem. Jeszcze dzisiaj wpadł nam jeszcze taki kruciak dzisiaj. Mamy, nie wiem, 12 km jakiegoś skutera przewieźć. Rozniosło się gdzieś, że tak powiem, jeżdżę z najazdem. No i zaczęli dzwonić. Nie wiem, gdzie tego skutera. Znaczy, domyślam się. Bo używam dwóch numerów telefonów, nie? Jednego używam do serwisu skuterów, a drugiego do transportu. I tak kojarzę fakty, że ktoś tam dzwonił naprawiać skutera. No, a teraz ktoś znowu dzwonił, żeby przewieźć skutera, nie? Czyli dostanę pewnie adres, bo wysyłałem adres, gdzie dostarczyć tego skutera. Pewnie dostanę adres dostawy do siebie, do firmy. No zobaczę. No, pierwszy raz takie coś by było. No ale
No ale w końcu musi być ten pierwszy raz. Dobra, rozprostowałem trochę nogi. Co, no? Jedziemy dalej. No, ruszyłem z tego parkingu dopiero, że 100 metrów ujechałem. Przypomniało mi się, że miałem wam jeszcze powiedzieć, że w miejscowości Syców dzisiaj widziałem identycznego poloneza. Też bez budy, ten sam kolor, z długą paką. Tylko nie był chyba tak mocno zgnity jak mój. Przynajmniej tak, że tak powiem, z chodnika nie widziałem rdzy. Znaczy on był na chodniku, ja na ulicy. Nie? Przejeżdżałem powoli, od razu patrzyłem na progi i na tą całą resztę i był taki okej. Okay, do firmy zostało nam 51 km, 16:56 na miejscu, czyli 17. No i co, odzywam się przed namysłowem. Do firmy zostało nam 5 km, będziemy za 7 minut. Potwierdziło się to, co mówiłem, ten skuter jedzie do nas, czyli wiozę sam do siebie. Może się nie będę przyznawał, że tak robię. Jedzie ten skuter do nas do naprawy, bo coś ma tam problemy z odpalaniem. No, pan zrezygnował. Pani zrezygnowała z wyprzedzania. Jedziemy przepisowo, żeby nie było, że zasuwam jak wariat. Także jeszcze 9 km trasy. Staniemy na chwilę na firmie. Coś tam zrobię. Wezmę po prostu zlecenie naprawy. No i odzyłem się tam zaraz przed Zalesiem. 17:30 dojeżdżamy do tego Zalesia. To jest tam z tego lekko z prawej. Z tego, co nam gościu tłumaczył, to pierwsza w prawo. I między jakimiś działkami, taką wąską dróżką, ale asfaltową w lewo. Będziemy na miejscu. Pierwsza asfaltowa w prawo. Tu jest pierwsza asfaltowa. I potem pierwsza w lewo. Tu. Dobra, załatwiam temat i się do was odzywam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Takiego myku to jeszcze nie miałem, no. Dobra, dotarliśmy z tym skuterkiem do nas na firmę. Zostawiamy to tutaj tak, jak stoi. Nie wiem, czy coś widać, bo trochę ciemno. Zmieściła się paleta i skuterek. Jutro robimy rozładunek palety z samego rana. A skuter IO będzie jechało na warsztat. To transportowo tydzień chyba dobiegł końca. Wszystko, pamiętajcie, suby, lajki, niech się niesie. No i coś na przyszły tydzień będziemy robić już.